pierwszy mecz. Myślę, że coś nas tam blokowało, ale już dzisiaj wszystko puściło, był pełen luz. Graliśmy tak jak potrafimy. Myślę, że tu jeszcze nie pokazaliśmy maksa i to dopiero przyjdzie w maju. Tak jest, gramy swoje. Był może ten lekki dołek na zakończenie rundy zasadniczej, ale teraz wchodzimy na właściwe tory. Pełne skupienie, ale do tego ten luz i myślę, że wszystko będzie dobrze. Plan jest taki, żeby skończyć ten mecz tak jak dzisiaj, dobrą siatkówką, z pełnym luzem i powrót do domu tego samego dnia. No tak, wczoraj była na pewno jeszcze taka nerwowość, bo wiadomo, byliśmy po dwóch porażkach. Troszkę nasza pewność siebie została nadszarpnięta. Wczoraj troszeczkę poczuliśmy się, że jesteśmy w dobrej dyspozycji. I dzisiaj z chłodną głową pokazaliśmy, że jesteśmy w formie. Różne są teorie co do tego trash talku pod siatką. Aczkolwiek dzisiaj faktycznie dobrze graliśmy, byliśmy skoncentrowani. Też wyglądaliśmy dobrze fizycznie. Wiadomo, nie spotykamy się na co dzień z taką sytuacją, mecz po meczu. I to też na pewno napawa optymizmem. Ja mam nadzieję, że będzie mecz wyjazdowy, a nie mecze wyjazdowe. Że skończymy to w trzech meczach i tak z takim celem jedziemy, żeby zakończyć to w tym pierwszym meczu. No tak czułem, że tak będzie właśnie. Wczoraj była trochę nerwówka. Ten wynik wczoraj właśnie odzwierciedlał tego, jak ciężko było przerwać to zwycięstwo. A dzisiaj właśnie fajnie, bo od początku było czuć luz, było czuć naszą dobrą grę. Potrafiliśmy nawet, jak ktoś popełni błąd, potrafił z tego błędu wyjść. Także no, oby taka gra była cały czas, bo gramy naprawdę dobrze, pokazujemy to, co potrafimy najlepiej i oby tak dalej. Określaliśmy, że tak na dobrą sprawę dla nas ten sezon zaczął się wczoraj, bo oczywiście runda zasadnicza z każdego meczu na mecz, każdy mecz był ważny, każdy decydował o czymś. Natomiast w pewnym momencie mając już pewną przewagę, no my wiedzieliśmy, o co gramy, jaki jest nasz główny cel. Ta rywalizacja rozpoczęła się od meczu wczorajszego, więc cieszymy się, że no, ta forma w tym najważniejszym momencie jest na odpowiednim poziomie, ona jeszcze będzie rosła. Wierzymy, że wszyscy zawodnicy będą naprawdę w dobrej dyspozycji i też pokażemy siłę naszej drużyny, bo to nie jest tylko szóstka, która wychodzi w pierwszym składzie, ale wszyscy zawodnicy naprawdę są w pełni formy i w każdej chwili są w stanie wejść i dać drużynie dużo dobrego.